Na początek stycznia rząd planuje konkretne działania, by Polacy ograniczyli przemieszczanie się i wzajemne kontakty po świętach Bożego Narodzenia. Potwierdził to wicepremier Jarosław Gowin. Wszystko po to, by zapanować nad epidemią. Na razie nie wiadomo, o jakich rozwiązaniach dokładnie mowa. W trosce o zdrowie i życie Polaków po okresie nasilenia kontaktów w czasie świąt i żeby nie być zmuszonym do ponownego zamykania gospodarki, chcemy okres pierwszych dwóch tygodni stycznia ogłosić okresem zaprzestania podróży, kontaktów, powiedział Jarosław Gowin. Słowa wicepremiera mogły zabrzmieć jak zapowiedź kolejnego lockdownu, ale jak sam przyznał, to nie będzie rozwiązanie formalne czy nakaz. To będą pewne zachęty, obostrzenia, a przede wszystkim apel do poczucia odpowiedzialności każdego z nas, dodał. Gowin nie wyjaśnił jednak, o jakich obostrzeniach dokładnie mowa. Nie wiadomo też, na jakich zasadach będziemy przemieszczać się na początku 2021 roku. Przypomnijmy, że na razie Polacy muszą się liczyć z restrykcjami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia. Chodzi m.in. o limit osób, które będą mogły zasiąść przy wigilijnym stole. Pod znakiem zapytania stoją obostrzenia na Sylwestra. Jak myślicie? Czy to zapowiedź czegoś większego? Czy rząd planuje wprowadzić narodową kwarantannę? Podzielcie się waszym zdaniem w komentarzach i koniecznie jeszcze sprawdźcie film, który wyświetla wam się teraz na ekranach waszych odbiorników. Do usłyszenia!